Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. A z nami o poranku starosta powiatu tarnowskiego Roman Łucarz. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają. I jak na chwilę obecną wygląda sytuacja epidemiologiczna w powiecie tarnowskim? Powiem tak, panie redaktor, patrząc na sąsiednie, nawet ościenne powiaty, ale nawet na całe województwo małopolskie i Polskę, no w powiecie tarnowskim powiem szczerze, że jest dobrze, dlatego że na chwilę obecną mamy tylko 10 osób zakażonych, u których stwierdzono COVID-19. I powiem szczerze, że te 4 przypadki ostatnie miały miejsce w ostatnich 2 tygodniach. Także 6 przypadków było na samym początku, 4 teraz ostatnio. Także w powiecie tarnowskim widzę, że jest naprawdę nieźle. Natomiast jeżeli chodzi o kwarantannę, to w kwarantannie zostało podane czy tej domowej, czy tej naszej zbiorczej w sumie ponad 2000 naszych mieszkańców, którzy oczywiście przyjechali z zagranicy. Natomiast w samej Wolniczu mieliśmy lub mamy łącznie 34 kwarantowników, którzy tam już większość z nich opuściła już Wojnicz. W tej chwili tam zostało bodajże 7 tylko osób. Natomiast też bardzo ważne i myślę, że istotne dla naszych słuchaczy jest to, że ta kwarantanna oczywiście zbiorcza jest dla naszych mieszkańców za darmo. Natomiast już policzyliśmy wstępne koszty. Miesięczny koszt za miesiąc kwiecień będzie wynosił około 110 tysięcy złotych, bo dlatego, że tam musi być opieka medyczna i ochrona i musi być oczywiście sprzątane. No i jedzenie też również jest dowożone, także te koszty są naprawdę, naprawdę duże. Ale ogólnie sytuacja jest dobra i to jest też bardzo budujące dla mnie samego, że właśnie w internacie w Wojniczu nie było żadnego przypadku wśród tych 34 osób przypadku zakażenia koronawirusem. Panie starosto, wśród osób zakażonych, o których mówił pan na początku, co wiemy na temat ich stanu zdrowia? To są osoby, które przebywają w izolacji domowej czy w szpitalu? Zdecydowana większość z nich przebywa w izolacji domowej. W tej chwili wszyscy czują się bardzo dobrze. 2 osoby już wyzdrowiały. Natomiast pozostałe 8 osób czują się dobrze, nie ma żadnego zagrożenia dla ich życia, mają objawy takie, bym powiedział, lekkie, czyli kaszel, podwyższona temperatura, natomiast nie ma tego, co było najgorsze dla nich, czyli zaburzeń duszności. Były u jednego pacjenta, co prawda, ale zostało tu już w szpitalu przezwyciężone i na dzień dzisiejszy on przebywa w domu. Natomiast powiem tak, że wśród tych osób są zdecydowanie osoby młode u nas w powiecie tarnowskim. Mamy tylko jedną osobę, panią w wieku 72 lat, pozostałe osoby to są w wieku od 20 kilku do 40 kilku lat. Dlatego też myślę, że z racji wieku, jak również dobrego stanu zdrowia ogólnego, te osoby również czują się w tej chwili bardzo dobrze. Powiat tarnowski zaangażował się w pomoc na rzecz szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, który jako jedyny w regionie posiada oddział zakaźny i przyjmuje pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. I jakie są efekty tej akcji? Panie dyrektorze, myślę, że to jest bardzo istotna sprawa, dlatego że właśnie nasi osoby, które nawet w DPS-a naszych było podejrzenie, że o możliwości zarażenia koronawirusem, te osoby przebywały w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej i były bardzo dobrze się nim tam zaopiekowano, tymi naszymi pensjonariuszami. W związku z tym jesteśmy też współodpowiedzialni za to, żeby taki szpital też doposażać, bo tam jest największe zagrożenie dla zachorowania i zarażenia się personelu. Dlatego też zdecydowaliśmy przekazać z budżetu tarnowskiego 40 tysięcy złotych na środki ochrony osobistej. Oczywiście do dyspozycji pana dyrektora, który już zakupi sobie to, co jest mu najbardziej niezbędne. Tutaj nie narzucamy żadnych jakichś tam zakupów takich czy innych, tylko po prostu to, co jest najbardziej potrzebne. Ale też bardzo ważna sprawa jest, pani redaktor, bo to było podnoszone również na sesji, również zdecydowaliśmy dofinansować szpital w Tuchowie. I tu też kwotą 40 tysięcy złotych, które przeznaczyliśmy w tej chwili z rezerwy budżetu powiatu tarnowskiego. Oczywiście to są kwoty na dzień dzisiejszy, widzimy, włącznie mamy 80 tysięcy złotych. Natomiast jeszcze w zależności od tego, jak sytuacja będzie się rozwijała w powiecie, w województwie, a również w całej Polsce, będziemy podejmować kolejne decyzje. Jeżeli taką pomoc będą te szpitale jeszcze wymagały, to jeszcze oczywiście w tej chwili nie mówimy, że to jest ostatnia, jakby już pierwsza i ostatnia pomoc, tylko że po prostu w tej chwili myślę, że te 40 tysięcy w jednym przypadku i drugim, no w jakiś też znaczny sposób zabezpieczy pracę i bezpieczeństwo lekarzy w tych szpitalach. Panie starosto, muszę dopytać o ten szpital w Tuchowie, bo ostatnio w czasie naszej rozmowy zarzekał się pan, że tej pomocy nie będzie, bo są inne pilniejsze potrzeby, a szpital w Tuchowie nie jest placówką powiatową. Jak udało się jednak dojść do tego porozumienia i do tej decyzji, żeby te środki jednak przekazać?
Powiem tak, myśmy się od samego początku zastanawiali, czy w jaki sposób pomóc szpitalowi, bo to jest placówka prywatna. Natomiast nowa, ja nazwijmy to ustawa, która tarcza antykryzysowa, jak również inne ustawy, rozporządzenia, które są wokół tych wszystkich działań, które podejmuje w tej chwili rząd, które są działaniami bardzo dobrymi, również daje nam taką możliwość dofinansowania. I mieliśmy dwa sposoby mogliśmy dofinansować. Mogliśmy to albo zakupić jakiś konkretny sprzęt, prawda, dla szpitala i przekazać, natomiast ewentualnie przekazać środki finansowe. No zdecydowaliśmy się, że przekażemy w tej sytuacji najlepszą metodą będzie przekazanie środków finansowych, aby szpital zakupił to, co jest mu niezbędne. Także sytuacja się zmieniła i ja nigdy nie powiedziałem, że tutaj nie będziemy, całkowicie się zarzekamy przed tym, natomiast sytuacja w ciągu tych miesiąca czy ponad miesiąca się radykalnie zmieniła. Dlatego też jesteśmy otwarci, dlatego że uważamy, że no, koszty jakby społeczne do tej pandemii narodowej musimy ponosić wszyscy. Jeżeli powiat tarnowski w tej chwili jeszcze ma dysponować środkami finansowymi, też musimy się również dołączyć do tego ogólnonarodowego zrywu w przeciwdziałaniu tej wielkiej pandemii. No właśnie, bo koronawirus mocno uderza w różne sektory, między innymi w gospodarkę. Przedsiębiorcy szukają ratunku, żeby przetrwać na rynku ten trudny czas. Na jaką pomoc mogą liczyć ze strony starostwa? Powiat tarnowski jako bezpośrednio zarządzany powiat nie ma możliwości przekazania środków finansowych, natomiast mamy powiatowe urzędy pracy, które są jakby naszymi przedstawicielami tutaj w tych działaniach i w tej chwili rozmawiałem z panem dyrektorem Dusiakiem. W ubiegłym tygodniu, już nawet na początku tego tygodnia było ponad 1300 już wniosków o dofinansowanie, czy to do miejsc pracy, czy do innej działalności i ostatnio mieliśmy wideokonferencję z panią wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej i tutaj pani minister nam zagwarantowała, że jeżeli urzędy pracy będą występowały na bieżąco o środki finansowe, to te środki finansowe będą przelewane na konto właśnie Urzędu Pracy, a poprzez Urząd Pracy właśnie pomoc będzie świadczona naszym przedsiębiorcom. To jest właśnie w tej chwili jedyna możliwość, bo to daje, tak nowa ustawa przeciwdziałania koronawirusowi daje właśnie takie prerogatywy do spełniania tych wszystkich, nazwijmy to zadań dotyczących pomocy przedsiębiorcom właśnie powiatowym Urzędom Pracy, czyli one w naszym imieniu realizują to zadanie. Powiat tarnowski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Panie starosto, jaka to kwota dokładnie i na co konkretnie te pieniądze zostaną przeznaczone? No powiem tak, kwota może się wydaje bardzo duża, bo to jest łącznie, pani redaktor, ponad 7 milionów złotych. Myśmy tu zgłosili trzy drogi, ale dwie drogi uzyskały jakby odpowiednią ilość punktów i dofinansowanie. Największy odcinek to jest droga Tarnów-Zakliczyn. Tu mamy ponad 17 kilometrów do remontu tej drogi. To jest remont, przypomnę, nie przebudowa, tylko remont. Tutaj mamy kosztorys 10 750 000 zł. Otrzymaliśmy połowę tej kwoty, jak również na drodze powiatowej Wierzchosławice, Dwudniaki w miejscowości Wierzchosławice. Tu chcemy wykonać remont na drodze, na odcinku o długości ponad 4 km. Natomiast i tutaj jest wartość kosztorysowa 3 400 000. Więc w sumie widzimy, że jest to ponad 14 milionów, dofinansowanie ponad 7 milionów. Ale panie rektor, no to powiem szczerze, że tutaj troszkę jestem delikatnie mówiąc rozczarowany, że otrzymaliśmy dofinansowanie tylko na poziomie 50% całkowitej wartości inwestycji. No właśnie, dlaczego panie starosto, skoro inne samorządy dostają na poziomie 80% nawet? No właśnie, no są powiaty, panie redaktor, w województwie małopolskim chociażby, które mają to dofinansowanie znacznie większe, nawet sięgające 80%. Ja tu mam przed sobą nawet listę i to jest nasze, jak powiat drzewski, powiat miechowski, powiat tarczański, powiat wielicki. Od czego to zależy? Dofinansowanie są od 60 do 80%. No powiem szczerze, panie rektor, że nie wiem od czego. Dlatego, że do tej pory wszystkie programy, które były, czy to rządowe, czy unijne, zakładały takie samo procentowe dofinansowanie do tej inwestycji drogowej. Czy to były środki z ministerstwa, czy to były środki z Unii Europejskiej, to dofinansowanie, jeżeli było 50%, to dla wszystkich, jeżeli było 75%, to dla wszystkich. Jeżeli w powodziówkach na przykład mamy 80%, to też dla wszystkich. A teraz tutaj naprawdę nie wiem, jaki był wzór stosowany, dlatego że bogaty powiat, taki jak powiat jest wielicki, czy chociażby powiat krakowski, dostają znacznie większe dofinansowanie, a powiat tarnowski no mniejsze. A panie to ja jeszcze powiem jedną sprawę, to jest bardzo istotne. Myśmy zagwarantowali, że te 80 czy 70% dofinansowania otrzymamy i taką też kwotę tych wkładu własnego, czyli na poziomie 20%, żeśmy zagwarantowali 2 800 000. A w tej chwili będziemy musieli dołożyć wkład własny nie 2 800 000, ale 7 milionów złotych. To jest ponad 4 miliony złotych więcej,
Co prawda, nie wycofujemy się z tego całkowicie. Ja rozmawiałem z panem burmistrzem Dawidem Chrobakiem, ale i panem wójtem Józefem Knapikiem, bo to przez nich ten długi odcinek 17-kilometrowy przebiega przez ich gminy. Oczywiście tutaj nie powiedzieli, że nie dofinansują, ale też musi, to zależy też od sytuacji budżetu danej gminy. Natomiast my przetarg będziemy tutaj ogłaszać. Zobaczymy, jakie wyjdą ceny, bo zawsze, dopóki nie podpiszemy umowy, możemy oczywiście odstąpić od tego zadania. Natomiast też druga sprawa, zwróciłem się do naszych posłów z ziemi tarnowskiej, Prawa i Sprawiedliwości, ażeby nam pomogli, żeby to uregulować. Niechby na przykład wszystkie powiaty zostały przyłożone po 65%, wtedy byłoby to sprawiedliwe. Dlatego dla mnie jest to ta decyzja, nie wiem skąd to się wzięła, jakie tam były wzory stosowane, na podstawie czego i tak dalej, bo ani mi się tutaj dochód jakoś nie daje mi tych wyników, żeby dofinansowanie powiatu tarnowskiego, bo my, pani redaktor, mamy jako powiat tarnowski naprawdę dochód na mieszkańca w porównaniu z innymi powiatami, to analizowałem, no bym powiedział na poziomie dolnym, jeżeli chodzi o tabelę wszystkich powiatów w województwie małopolskim. Panie starosto, pytanie, które pojawia się przy każdej naszej rozmowie w zasadzie, padnie i tym razem, bo mieszkańcy Wierzchosławic są mocno zaniepokojeni tą trudną sytuacją i zastanawiają się, czy będzie ona miała wpływ na budowę mostu w Ostrowie. Czy dzisiaj wiemy więcej na ten temat? Pani redaktor, no niestety nie wiemy więcej. Wiemy tylko tyle, że ostatnio kontaktowaliśmy się z firmą Promost z Rzeszowa, która wykonuje projekt tego remontu kapitalnego tego mostu. Tutaj prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i 30 czerwca to jest ta data graniczna, kiedy otrzymamy całą dokumentację. My będziemy oczywiście niezależnie od wszystkiego rozpisywać przetarg. W tym roku chcemy, jak wcześniej wspomniałem, wykonać remont, znaczy chcemy zdemontować tą konstrukcję poziomą. Chcemy również zabezpieczyć przebiegający tam pod tym mostem właśnie kanalizację gminy Wierzchosławice. No, ale na dzień dzisiejszy jeszcze niestety nie mamy od pana premiera żadnych informacji dotyczących dofinansowania. Jak wspomniałem wcześniej również, że 1 200 000 mamy zabezpieczone, ale potrzebujemy w tym roku 6 milionów. Dlatego też otrzymaliśmy w tej chwili na przykład korektę subwencji oświatowej, dodatkowo 1 200 000 złotych. Na razie to trzymamy, bo gdybyśmy nie otrzymali tego dofinansowania, to niestety będziemy musieli to sami ponieść w tym roku całe te koszty. Może nie całe, ale jeżeli nam województwo małopolskie pomoże, i tu też mamy takie zapewnienie ze strony pana marszałka Smuki, że również się do tego włączy. Natomiast sytuacja będzie bardzo poważna, bo nie chcemy tutaj naszych mieszkańców zawieść. Będziemy robić wszystko, żeby ten most wyremontować. Natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze niestety nie mamy żadnych informacji. Ja liczę, że do końca czerwca najpóźniej ta informacja od pana premiera do nas dotrze i myślę, że będzie dla nas pomyślna, mimo trudnej sytuacji w kraju, bo ja przypomnę, że moje rozmowy w kancelarii pana premiera przed jeszcze epidemią były bardzo, bym powiedział, pozytywne i optymistyczne i mieliśmy praktycznie zapewnione dofinansowanie. W tej chwili czekamy, miejmy nadzieję, że te 4 miliony złotych, 4 miliony 800 jako udział z rezerwy ogólnej budżetu państwa nie będzie takim wielkim uszczerbkiem na budżecie i da się przy tej trudnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce wygospodarować i ten remont tego mostu rozpocząć. Panie starosto, w jakim stopniu susza zagraża mieszkańcom regionu tarnowskiego? Specjaliści mówią, że może być źle, a takiej suszy nie było od 150 lat w Polsce. Czy mieszkańcy powiatu tarnowskiego mogą czuć się zagrożeni brakiem wody chociażby? Panie Tomku, myślę, że jeżeli ta sytuacja będzie się dalej tak utrzymywała, w tej chwili widzimy, że nie ma opadów. Również prognozy, które mówią, że co prawda w sobotę ma padać, ale bardzo niewiele. Dalsze prognozy nie mówią o opadach. Naprawdę sytuacja może być w terenie powiatu tarnowskiego naprawdę bardzo zła. Jeżeli chodzi o wodę bieżącą, to te gminy, które mają na przykład wodę z wodociągów, z ujęć studni głębinowych, to raczej mogą czuć się bezpieczni. Natomiast najgorsza sytuacja jest tam, gdzie tych wodociągów po prostu nie ma. A studnie, zwłaszcza w terenach południowych powiatu tarnowskiego, bo ja pamiętam już w tamtym roku przecież, gdzie też sytuacja nie była dobra, pożyczaliśmy nasze zbiorniki, takie mamy specjalne, na wodę pitną dla gminy Ryglice, bo tam była właśnie duża potrzeba, ażeby dowozić wodę dla mieszkańców. No i też bardzo duże problemy będą, myślę, z rolnictwem, bo w tej chwili jeżdżą te 30 km do pracy, codziennie obserwuję, gdy pracujący rolnicy naprawdę borykają się z dużą suszą, bo dosłownie tumany kurzu, które unoszą się za ciągnikiem, po prostu tak widzę, jakby to było na pustyni dosłownie. Więc na dzień dzisiejszy, jeżeli w ciągu, przypuśćmy, 2-3 tygodni spadnie deszcz, to sytuacja może być bardzo, bardzo, bardzo poważna. Pytanie, czy można coś zrobić w tej sytuacji? Czy powiat podejmuje jakieś działania? Na przykład, czy przewiduje budowę studni dodatkowych?
Panie redaktor, powiem tak, to nam nic nie da. Tutaj muszą być rozwiązania, muszą być systemowe. Tutaj musi również polski rząd i pan, z tego co wiem, na tym już się pracuje. Muszą być rozwiązania systemowe, a żeby robić zbiorniki małej retencji, żeby zrobić właśnie, żeby tą wodę, która już gdzieś tam spadnie, żeby wyłapywać, no tak będziemy musieli się pewnie powoli przystosować, tak jak się to dzieje w krajach, gdzie tych jeziopadów jest bardzo niewielka i po prostu i pola są nawadniane i inne sprawy dotyczące właśnie gospodarki wodnej. Na pewno będziemy musieli bardzo teraz wodę oszczędzać, jeżeli chodzi o przykład o mycie samochodów, czy chociaż podlewanie ogródków. Dlatego też apeluję do mieszkańców, żeby bardzo rozsądnie gospodarować wodą, bo woda jest no, najważniejszym naszym składnikiem naszego codziennego życia, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, o nasze, również o nasze funkcjonowanie. Panie starosto, skoro mówiliśmy o rolnikach, muszę na koniec króciuteńko już zapytać, czy odbędą się tegoroczne dożynki? No niestety nie. No panie redaktor, na dzień dzisiejszy musieliśmy już podejmować decyzję taką, że albo wynajmujemy na przykład gwiazdę wieczoru i wtedy już płacimy konkretne pieniądze. No nie chcemy też narażać tutaj budżetu na jakieś uszczerbki. A teraz zdecydowaliśmy z panem burmistrzem, że w tym roku przekładamy. Ja myślę, że w przyszłym roku też będzie właśnie gminie Ryglice. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że nie wiemy, jak długo będziemy musieli maseczki nosić. No i proszę sobie wyobrazić teraz, że na przykład przychodzimy wszyscy przy 35-stopniowym upale i siedzimy w maseczkach, prawda, na słońcu. No ja nie wyobrażam sobie tego, dlatego też i też to trochę dziwnie wyglądało. No i jeżeli by jeszcze nie wiemy też sytuacja, jaka będzie ze zgromadzeniami takimi dużymi, czy będzie można się gromadzić większe grupy osób. Dlatego też za dużo niewiadomych jest, żeby ryzykować również tutaj finanse powiatu tarnowskiego, które nam są teraz bardzo, bardzo potrzebne i na walkę z koronawirusem, a z drugiej strony również na inwestycje. Dlatego tutaj w tym roku już mogę oficjalnie poinformować, w dożynek powiatowych nie będzie. Starosta powiatu tarnowskiego Roman Łucasz, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, miłego dnia, życzę wszystkiego najlepszego.